Dobry wieczór Państwu. Myślę, że już możemy zacząć, już kurtki zdjęte w ten mroźny wieczór. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam w Międzynarodowym Centrum Kultury. Podziwiam za odwagę wyjść z domu w taki mróz i w taki smog. To jest coś szczególnego, ale okazja jest szczególna, bo to pierwszy w tym roku wykład w cyklu. Już wielu osobom tutaj na tej sali doskonale znanym, dialog polsko-rosyjski w Międzynarodowym Centrum Kultury, cyklu, który od kilku lat już mamy zaszczyt i przyjemność współtworzyć, współorganizować razem z Polsko-Rosyjskim Centrum Dialogu i Porozumienia. I bardzo się cieszę, że niezawodnie jest z nami pani Małgorzata Szniak. A dzisiaj gościem, dla którego tutaj się zebraliśmy, jest pan profesor Maksym Krongaus z Moskwy. Bardzo serdecznie witam pana profesora. Pan profesor jest językoznawcą i filologiem, kieruje Zakładem Języka Rosyjskiego Instytutu Lingwistyki Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie. Zajmuje się kulturą języka, gramatyką, semantyką, teorią dyskursu politycznego, a także humorem w języku. Jest autorem intrygujących prac, książek, jak chociażby ta brzmiąca jak z Almodowara książka rosyjski język na skraju załamania nerwowego. I pan profesor jest specjalistą od języka rosyjskiego internetu, dlatego od Puszkina do Twittera dzisiaj bardzo serdecznie proszę, panie profesorze. Ja będę mówić odсюда, będę mówił stąd, głowy tak aby nie kręcić głową cały czas, tak będzie mi troszkę wygodniej. Chciałbym podziękować Państwu i też podziękować Centrum Polsko-Rosyjskiemu, też dziękuję gospodarzom krakowskim tego wspaniałego pałacu. I kilka słów na temat tego, czym się zajmuję, ponieważ przez ostatnie lata pracowałem już na nowej uczelni, mianowicie w Wyższej Szkole Ekonomii i założyłem laboratorium konfliktologii lingwistycznej, czyli badamy konflikty, a konfliktów mamy sporo. Przede wszystkim to są konflikty, które badamy w internecie, ponieważ są tam dostępne i możemy znaleźć materiał, a nawet możemy uczestniczyć w niektórych sprawach, jeżeli badacz tak sobie życzy. Aczkolwiek przez ostatnie 20 lat badam zmiany następujące w języku rosyjskim. To są zmiany, które następują już od 30 lat. I z wielką przyjemnością uczestniczyłem we wczorajszej dyskusji z udziałem Jerzego Obralczyka, znanego naukowca polskiego. Poznaliśmy się w latach 90. podczas konferencji na Litwie wówczas. Litwa była jeszcze republiką w ramach Związku Radzieckiego, następnie spotykaliśmy się w Moskwie i nie widzieliśmy się przez jakieś 20-25 lat i teraz ponownie z wielką przyjemnością poprowadziliśmy dyskusję, mniej więcej na ten sam temat, co i 25 lat temu. A oprócz takiej zwykłej działalności lingwistycznej, również piszę książki adresowane do szerokiego kręgu czytelników. Jestem naukowcem, ale z drugiej strony też piszę książki. Na przykład przed Państwem leży książka, która dziś została już wymieniona, czyli Język rosyjski na granicy załamania nerwowego. I ta książka już istnieje ponad 10 lat. Pierwsze wydanie pojawiło się w roku 2007. Czwarte wydanie, nieco grubsze, zostało wydane w roku 2017, ponieważ ta książka zmieniała okładki parę razy. Tutaj widzimy pierwszą okładkę i ostatnią okładkę i w roku 2017 ponownie mamy nowe wydanie w starej okładce. Ta książka została bestsellerem, ponieważ
trafiła w sędno epoki. Bo jeżeli popatrzymy na zmiany następujące w języku przez ostatnie 20 lat, to społeczeństwo i ludzie, społeczeństwo, właśnie nie lingwiści, tylko społeczeństwo, jednak mają szczególne stosunek do języka, ponieważ są użytkownikami tego języka. To są osoby, które mówią i piszą i posługują się danym językiem. Język rosyjski jest omawiany wszędzie. Język rosyjski jest omawiany w radio, w telewizji, w internecie, a nawet w autobusie można usłyszeć dyskusję na temat języka rosyjskiego. I moim zdaniem to jest bardzo ważna sprawa, chociaż dość często w takich dyskusjach wypowiadane są opinie, z którymi się nie zgadzam, ale ważne, że takie opinie są wypowiadane. To jest publiczna dyskusja, co oznacza, że każdy może powiedzieć to, co myśli, chociaż powtarzam raz jeszcze, że bardzo często są wypowiadane przesadne opinie na temat tego, co się dzieje z językiem rosyjskim. Ale bardzo ważnym jest to, byśmy jednak, każdy z nas miał szansę się wypowiedzieć na ten temat. I przez wszystkie te lata, a już przez ponad 20 lat, byłem przeciwnikiem jednego podejścia i pewnego poglądu na zmianę następujące w języku rosyjskim. Zawsze zwalczałem tych, którzy mówią, że język się psuje. Jestem przeciwko takiemu zdaniu, że język degraduje. Niektórzy mówią, że język rosyjski ginie. Wcale nie. Tak wcale nie jest. Wręcz na odwrót. Język rosyjski, się rozmnaża, ponieważ są różne języki rosyjskie. Ale są problemy. I to są problemy, nad którymi powinniśmy się zastanowić, bo przecież z takimi problemami boryka się nie tylko język rosyjski. I wczorajsza dyskusja to pokazuje, bo przecież wiele z tych rzeczy, które mają miejsce w języku rosyjskim, mają miejsce też w języku polskim i na odwrót. Prawdopodobnie temperatura dyskusji w Rosji, jeżeli chodzi o język, jest nieco wyższa. Później uzasadnię, dlaczego tak jest. A oprócz tej książki, tej pierwszej książki, która jest skierowana do szerokiego grona czytelników, nie tylko do lingwistów, napisałem jeszcze jedną książkę na temat języka rosyjskiego w internecie. Jest to książka pod tytułem Samouczek języka albańskiego. Niektórzy mówią, że albańskiego. Napisałem albańskiego. Chodzi o to, co się dzieje z językiem rosyjskim w internecie. Nie chodzi mi tutaj o język albański. I piszę tutaj przede wszystkim o języku rosyjskim w internecie. Podjąłem próbę przedstawienia, że wszystkie procesy, które następują z językiem rosyjskim w internecie, a nie tylko z językiem rosyjskim, te wszystkie procesy są uzasadnione, są odpowiednio uwarunkowane, a nawet wręcz konieczne. A teraz o problemach. Porozmawiajmy na temat tego, czym się przejmuje społeczeństwo, czym się martwi społeczeństwo, dlaczego są toczone spory i w jaki sposób te zmiany są omawiane. Chociaż bardzo często ten dyskurs jest bardziej emocjonalny, aniżeli racjonalny. Niemniej jednak te problemy są powtarzane, są przenikają z jednej dyskusji do kolejnej w ciągu ostatnich 20 lat. Wciąż mówimy na ten temat. I tutaj omówię kilka spraw, a następnie przejdę do omawiania poszczególnych problemów. A mianowicie porozmawiamy na temat statusu języka rosyjskiego na świecie. Jest to temat dość boleśny, ponieważ ze względów politycznych, to jest oczywiste, kraj, w którym mieszkam, język rosyjski, ten język zaczął znaczyć mniej w świecie współczesnym. W związku z tym, gdybyśmy porównali Rosję ze Związkiem Radzieckim, to okazuje się, że zmniejszyło się znaczenie tego kraju. W związku z tym język rosyjski w tym przypadku niejako ucierpiał, jeżeli tak to można ująć. Ale kolejny, jeszcze ważniejszy temat, to są zmiany następujące w języku. To są zmiany, do których doszło w ciągu ostatnich 30 lat. I tutaj wykorzystam hasło
emocjonalne, ponieważ te zmiany następują z przerażającą prędkością. Ta prędkość znacząco przewyższa zmiany następujące w innych czasach, ponieważ języki zawsze się zmieniają, aczkolwiek teraz język zmienia się szczególnie szybko. W związku z tym mamy zaostrzenie pewnych, doszło do zaostrzenia problemów związanych z czystością języka. Jest to powiązane z pewnym kultem języka literackiego oraz norm językowych. I będę mówił też o normach językowych osobno. A jakie zmiany następują w języku rosyjskim i z czym one są powiązane? Najczęściej występują trzy tematy omawiane przez wszystkich i omówię te trzy zagadnienia. Mianowicie mamy olbrzymią ilość zapożyczeń. Wiadomo, że wszystkie zapożyczenia trafiają do nas z języka angielskiego. Drugi temat omawiany to są zmiany języka rosyjskiego, które następują w internecie. I wydaje mi się, że to nie jest cechą osobliwą języka rosyjskiego jako takiego, ponieważ to samo dzieje się w języku polskim, niemieckim czy francuskim. I kolejny temat bardziej specyficzny dla języka rosyjskiego, mianowicie zupełnie inna postawa wobec przekleństw. Zupełnie inne stosowanie przekleństw, wulgaryzmów, czyli to, co po rosyjsku się nazywa matem. I też porozmawiamy na temat różnych poglądów dotyczących tego, że wulgaryzmy są coraz częściej stosowane. Ale być może nie chodzi tutaj o częstotliwość, tylko że doszło do tego, że te wyrazy przeniknęły do innych obszarów językowych. I częściowo jest to powiązane z kolejnym tematem. Jest to temat, który jest szczególnie ważny w Polsce, z tego co rozumiem. Mianowicie mowa nienawiści. Jest to tłumaczenie z wyrazu angielskiego hate speech. Hate speech przetłumaczyliśmy na język rosyjski jako język nienawiści bądź mowa nienawiści. Będziemy mówili też na temat mowy nienawiści, ponieważ jest to bardzo ważna część dzisiejszej komunikacji. I to jest dokładnie to, czym my się zajmujemy w naszym laboratorium konfliktologii lingwistycznej. Omówię te tematy. Oczywiście nie wiedziałem, kto przyjdzie na to spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za przyjście na spotkanie. Dlatego też unikałem wielkiej liczby wyrazów rosyjskich, ponieważ są trudne w zrozumieniu. Jeżeli ktoś z Państwa, nawet gdybym wyjechał z Rosji na jakiś czas, wrócił do Rosji, nagle się okazuje, że mamy mnóstwo nowych wyrazów. A jeżeli ktoś nie zna języka rosyjskiego, a niewątpliwie niektórzy z Państwa być może nie posługują się językiem rosyjskim, to zrozumienie takich nowych wyrazów jest po prostu niemożliwym zadaniem też dla tłumaczy. Tłumacze nie byliby w stanie przetłumaczyć pewnych wyrazów. Co prawda mam kilka przykładów, takich prostszych przykładów, a jeżeli będą pytania, mam nadzieję, że będą pytania, no to wtedy z wielką przyjemnością przedstawię Państwu konkretne przykłady i anegdoty dotyczące wyrazów. A więc status języka rosyjskiego. Temat boleśny, temat jak najbardziej mający psychologiczne znaczenie dla użytkowników języka rosyjskiego. I zastosuję tutaj wyraz z dziedziny politycznej, a nie lingwistycznej. Mianowicie chodzi o świadomość imperialistyczną. Imperium. Świadomość imperium jest coś, co jest obecne na obszarze postradzieckim, na terytorium dzisiejszej Rosji. Popatrzmy na najbardziej rozpowszechnione języki na świecie. Okazuje się, że język rosyjski jest na 8. miejscu, jeżeli chodzi o liczbę użytkowników. Czyli to jest język 162 miliony osób, to są osoby, dla których język rosyjski językiem ojczystym. 8. miejsce, też niezłe miejsce. Niemniej jednak, im więcej osób posługuje się danym językiem, to tym wygodniej językowi. Tym więcej wydaje się słowników, tym więcej jest prowadzonych działań względem danego języka. I taki język jest komercyjnie rentowne, ale jest to wykaz języków według liczby użytkowników. Tak przy okazji, to są liczby umowne i tak naprawdę te podliczenia, te statystyki są też umowne, ponieważ w zależności od instytucji badającej mamy różne wyniki, ale mniej więcej mamy 160 milionów. A teraz kolejna tabela. Tabela zbudowana nieco inaczej, też według liczby użytkowników, ale w tym przypadku patrzymy na ogół znających język rosyjski, mówiących w języku rosyjskim, ale niekoniecznie posługujących się językiem rosyjskim jako językiem ojczystym. I tutaj od razu widzimy, który z języków jest na pierwszym miejscu.
mianowicie język angielski. Być może Państwo nie widzą, ponieważ druk jest drobny. Niewątpliwie język angielski wyprzedził wszystkie inne języki świata, nawet język chiński, ponieważ język angielski jest językiem międzynarodowym i mówi się, że jest to język globalny. Jeżeli język chiński należy do Chin w pewnym sensie, język rosyjski, niektórzy mówią, chociaż ja o tym powiem nieco inaczej, że język rosyjski należy do Rosji, język portugalski do Portugalii i tak dalej, a język angielski należy do wszystkich. Dla niektórych to jest język ojczysty, ale nie można powiedzieć, że to jest język angielski czy amerykański. Po prostu chodzi o to, że jest wiele krajów, w których język angielski jest natychmiast nauczany w szkołach. A też jest wiele osób uczących się, którzy uczą się języka angielskiego po to, by komunikować się ze światem. Naukowcy, sportowcy i tak dalej. Ale język rosyjski w sumie dobrze się ma na tej liście, ponieważ rusza z miejsca ósmego do przodu na piąte, czyli z ósmej pozycji przechodzi już na piątą pozycję. I uwzględniając to, że język rosyjski jednak przegrywa w starciu z innymi językami, jeżeli chodzi o liczbę rodzimych użytkowników języka, to w tej kategorii jest na piątym miejscu całkiem nieźle. W związku z tym jest pewien kompleks, ale ten kompleks wśród mieszkańców Rosji i oczywiście w czasach radzieckich język rosyjski był ważniejszy, ponieważ była większa liczba użytkowników języka rosyjskiego. Ale gdybyśmy tak się zastanowili, to okazuje się, że język rosyjski jednak dobrze się ma w gronie innych języków. Niemniej jednak, na czym polega ten kompleks? Chodzi o dynamikę języka, a dynamika jest ujemna. Po perestrojce, czyli perestrojka to jest okres rozpoczęty w roku 85. I następnie widzimy, jak zmienia się status języka rosyjskiego, ponieważ w czasach radzieckich to był język państwowy. De facto to był język państwowy Związku Radzieckiego i też był językiem międzynarodowym w obozie socjalistycznym, czyli też był językiem używanym w państwach socjalistycznych, też na przykład w Polsce. Jest to język, którego uczono w szkołach i osoby starsze posługują się językiem rosyjskim, rozumieją język rosyjski, reagują na język rosyjski, jest to język dla nich znany. Ale to wszystko zniknęło. Język rosyjski zniknął ze szkół. Nie tylko w Polsce, nie tylko w Niemczech, nie tylko na Węgrzech, nie tylko w Bułgarii, ale język rosyjski znika ze szkół w tych krajach, które powstały na obszarze byłego Związku Radzieckiego, na przykład w Gruzji, w Estonii. Oczywiście w niektórych szkołach język rosyjski wciąż jest, ale już nie jest obowiązkowy. I oczywiście język zaczyna przegrywać w starciu konkurencyjnym z językiem angielskim. Dzisiaj język rosyjski jest językiem państwowym dwóch krajów, Rosji i Białorusi, a na Białorusi mamy drugi język państwowy, czyli białoruski. Ale też język rosyjski jest używany jako język oficjalny na przykład w Kirgistanie. Ale nastąpiło bardzo ciekawe wydarzenie dotyczące języka rosyjskiego. Jest to negatywne zdarzenie. W krajach powstałych na przestrzeni poradzieckiej, w czasach radzieckich, język rosyjski w Estonii, na Ukrainie, na Łotwie, w Gruzji był językiem prestiżu, ponieważ to był język państwowy dużego kraju. A dzisiaj sytuacja zmieniła się zasadniczo, ponieważ jest to język, który wpływa na inne języki państwowe tych krajów. Czyli jeżeli wcześniej zapożyczenia były brane z języka rosyjskiego do tych języków ościennych, to dzisiaj w tych krajach ościennych język rosyjski na odwrót zaczyna przejmować zapożyczenie z tych rdzennych języków. I powstaje ciekawy problem. Czy możemy mówić o tym, że pojawiły się nowe wersje języka rosyjskiego? Czyli pewnego czasu tak się stało z językiem angielskim i tak się też dzieje z wielkimi językami międzynarodowymi. Czyli jeżeli dany język zaczyna się rozpowszechniać w różnych krajach, to wówczas powstają pewne odchylenia od wersji standardowej. Czyli już nie mówimy o jednej wersji standardowej. Mówimy na przykład o jakiejś tam standardowej. Mówimy o standardzie angielskim języka angielskiego, ale też jest standard amerykański języka angielskiego. Być może to samo następuje z językiem rosyjskim, jak na przykład jest standard indyjski języka angielskiego, ale standardem. Nie mamy nowych standardów języka rosyjskiego, aczkolwiek powstają pewne
pewne różnice. Czasem rozmawiamy bardzo intensywnie na ten temat. Prowadzą są ostre polityczne dyskusje na ten temat. Bardzo często każdy kraj, jeśli chodzi o ten kraj, który bardzo ostro dyskutuje z Rosją, to jest na przykład Estonia. Na przykład potrzeba napisania stolicy Estonii Tallinn z dwoma L, tak jak to jest napisane łacinką. Jeśli chodzi o rosyjskie, to mamy taką tradycję pewnego skrótu podwójnych literek i dlatego na końcu po rosyjsku pisaliśmy jedno N. I w pewnym momencie oczywiście doprowadziło to do pewnego skutku. Politycy przeszli na użycie podwójnego N, potem to wróciło z powrotem do poprzedniego stanu. Natomiast teraz jest ogólne zamieszanie, nikt nie wie, jak to napisać, ale po rosyjsku uważamy to tradycyjne napisanie z jednym N, z jedną literką N na końcu. A na terytorium Estonii rosyjskie media, gazety na papierze czy w internecie piszą to z podwójnym N, bo inaczej dostają mandaty. Więc w jednej punkcie, w jednym słowie już widzimy różnicę pomiędzy użyciem tego słowa w języku rosyjskim w Rosji i w innym kraju. Jeśli jeszcze bardziej bolesny konflikt jest taki, który dotyczy na przykład przyimku w i na w przypadku nazwy państwa Ukrainy. Przyzwyczailiśmy się do tego, że Ukraina była używana na Ukrainie z Ukrainą i tak bardzo długo trwało. Na początku była konkurencja tych przyimków i Ukraina zawsze była wyjątkiem, ponieważ większość państw w języku rosyjskim używaliśmy przyimek w. Tylko państwa, które się znajdowały na wyspach, w tym przypadku używaliśmy przyimku na. W pewnym momencie w państwie Ukraina podjęta została decyzja o zmianie przyimku i zaczęto mówić w Ukrainie, podkreślając państwowość Ukrainy, to, że jest ona samodzielną, niezależnym państwem, a nie częścią Związku Radzieckiego. Dalej, podobnie jak Estonię, poprosili, wymagali, żeby w Rosji również zmienili przyimek. Obecnie to dalej wywołuje ostre dyskusje w sieciach społecznościowych, tam gdzie rozmowy toczą się w języku rosyjskim. Ten problem jest bardzo mocno zapolityzowany. Nie będę proponował żadnych rozwiązań tego problemu, żeby nie kontynuować tej dyskusji, ale to jest właśnie kwestia polityczna. Jak państwo rozumieją, poniekąd to jest wymyślone, ponieważ ta kwestia dotyczy nie tylko stosunku do Ukrainy. Większość ludzi nie zastanawia się nad tym, że przyimek może wpłynąć na odbiór Ukrainy jak osobnego państwa. Większość osób myśli i mówi tak, jak mówiło całe życie. Nie zastanawia się nad tym, nie myśląc o żadnej ideologii. Natomiast dla części osób mówiących po rosyjsku jest to kwestia zasadnicza. Dzisiaj stosunek do języka rosyjskiego w różnych państwach świata, w tych państwach, o których już mówiłem, jest dość skomplikowany. I może najbardziej nieprzyjemne w tej sytuacji to, co się stało z językiem rosyjskim w przestrzeni postradzieckiej, to jest to, że on jest odbierany jako język Federacji Rosyjskiej, jak narzędzie prowadzonej polityki. Bardzo często wiele problemów związane są właśnie z tym. Kiedy na Łotwie został rozstrzygnięty referendum dotyczący języka, statusu języka rosyjskiego obok języka łotewskiego, to wywołało ostrą reakcję, ale nie lingwistyczną, lecz polityczną. I przede wszystkim polityczną.
Język rosyjski został odrzucony właśnie ze względów politycznych, ponieważ był odbierany jako narzędzie polityki rosyjskiej. Oczywiście my, lingwiści, i nie tylko lingwiści, chcemy, żeby język rosyjski był odbierany jako język kultury, ponieważ nawet formalnie nie należy do jednego państwa Rosji. Na przykład wspominałem również o Białorusi. Ale już tak wygląda sytuacja polityczna, obecnie, że język rosyjski jest bardziej językiem politycznym niż językiem kultury. Istnieje również i taki problem, który tylko chciałbym podkreślić. A teraz chciałbym przejść do problemów, które mają charakter bardziej lingwistyczny, zmiany w języków, które dotyczą nie tylko języka rosyjskiego. Prawdopodobnie państwo również odczuwacie te zmiany w języku polskim. Zwłaszcza w naszym kontekście, po tym jak rozpoczęła się perestrojka, ten proces też przeszedł na inne kraje. Przyczyny są dość oczywiste. Natomiast w pewnych okresach prędkość wzrasta tych zmian i takim czynnikiem, który przyspiesza te zmiany, zazwyczaj są zmiany zewnętrzne, nie wewnątrzjęzykowe, tylko zewnętrzne. I obecnie to są dwa czynniki. To pierwszy socjalny, drugi społeczny, drugi technologiczny. W naszym kraju widzimy i obserwujemy te zmiany, ale również dotyczą innych państw. Pierwszy to jest perestrojka, zmiana formatu społecznego po tym, jak rozpadł się Związek Radziecki, nowa rzeczywistość Rosji i nowe rzeczywistości społeczne i socjalne. Druga zmiana dotyczy całego świata. To jest pojawienie internetu, a potem już wewnątrz internetu takich odmian języków jak czaty, fora. Dzisiaj przede wszystkim są to sieci społecznościowe. My możemy, i wczoraj również to wybrzmiało podczas dyskusji, zawsze możemy próbować znaleźć jakieś analogie, podobieństwa do tego, co się odbywa dzisiaj w przyszłości. I to jest dobre podejście, ponieważ nic nowego się nie odbyło na tym świecie, ale jednak, kiedy znajdujemy jakieś analogie, podobieństwo, zawsze trzeba zrozumieć, czym obecna sytuacja się różni od poprzedniej. Oczywiście nic nie ma nowego pod słońcem, natomiast takiego dokładnego powtórzenia również nie ma, bo jak już wszyscy wiemy, nie da się wejść dwa razy do jednej i tej samej wody. A więc jeśli spojrzymy na historię Rosji, to znajdziemy podobne okresy, takie wybuchy. Pierwszy taki wybuch to jest rewolucja 17 roku, która bardzo mocno wpłynęła na rozwój języka rosyjskiego. Jeśli popatrzymy jeszcze głębiej, to jest oczywiście epoka Piotra I, który również zmienił relacje Rosji ze światem. I jeśli w wyniku perestrojki padła kurtyna żelazna, która przede wszystkim oddzielała Związek Radziecki i obóz socjalistyczny od reszty świata, to w przypadku Piotra I, jak to używamy w języku rosyjskim, taką metaforę, wyrąbał okno w świat. Pojawiły się nowe pomysły, ale również nowe wyrazy. I podobnie jak podczas perestrojki, w epoce Piotra pojawiło się dużo zapożyczeń. Bardzo dużo tych zapożyczeń było właśnie z języka niderlandzkiego. Obecnie najwięcej zapożyczamy z angielskiego. Ciekawe jest to, że w okresie epoki Piotra na język wpływały technologie nowe, ponieważ Piotr budował nową flotę. I właśnie dotyczyły one te zapożyczenia tej branży, ponieważ Piotr wysyłał młodzież do Niderlandów, żeby się uczyła, wracała i rozwijała tą branżę. Ale różnica jest taka, że ten język nie jest środowiskiem komunikacyjnym, więc analogia, podobieństwo jest, natomiast funkcja języka współczesna jest zupełnie
zupełnie inna i tamta sytuacja była unikatowa. Jak wpłynęły te zmiany, te wybuchy na język? Najbardziej banalna rzecz to jest to, że perestrojka, jak i to, że zniknęła kurtyna żelazna, to, że zniknęły granice, że łatwo można było przekroczyć te granice, doprowadziło do tego, że mocniejszy język angielski zaczął wpływać na język rosyjski. Pojawiło się bardzo dużo zapożyczeń z języka angielskiego. Oprócz tego odbywały się procesy wewnętrzne. Poczucie wolności w latach 90. przybierało bardzo różne formy. Na przykład ta wolność traktowana była jako wolność od wszystkich zakazów, na przykład kulturowych, kulturalnych. Na przykład, jeśli nie ma takiego zakazu, to można wykorzystywać przekleństwa. Wolność również takie zakazy dotyczące poprawności ortograficznej, a więc zaczęto w internecie pisać z błędami. Na przykład futuryści kiedyś bawili się ortografią. Był taki język, który określamy pojęciem zaumny język, czyli bardzo taki... bardzo taki wyszukany język, a więc to, co kiedyś było zabronione albo czegoś nie było w języku, na przykład nie było żargonu, czyli takiej odmiany specjalnej języka, czyli takie rozmycie granic doprowadziło do tego, że pojawiły się skargi, o których już mówiłem, to, że odbiór języka obecnie sprowadza się do tego, że język się psuje, jest gorszy, pojawiają się słowa nieznane, niezrozumiałe, obce, z obcych języków, jakieś słowa, które były kiedyś należały do odmiany potocznej języka. I jak już było kiedyś, pojawiła się walka za czystość, o czystość języka rosyjskiego. Chęć oczyszczenia tego języka od przekleństw, zapożyczeń i innych wyrazów. Szczegółowo jeszcze omówię każde to zjawisko, które wspomniałam, ale jeszcze mówimy teraz o walce z tymi zjawiskami. Jak można walczyć właśnie z tym? W Rosji jest taka dawna tradycja walki, przede wszystkim z zapożyczeniami. I jeśli jeszcze głębiej sergniemy w historię, to jest to spór Słowianofilów i zapadników w XIX stuleciu, kiedy proponowano Słowianofili zamienić wszystkie słowa zapożyczone, obce słowa, a wtedy ich było bardzo dużo, zapożyczeń z języka łacińskiego, z niemieckiego, zamienić te wyrażenia na wyrazy rosyjskie. Admirał Szyszkow, taka postać, zajmował się bardzo różnymi problemami, był akademikiem czy naukowcą. Proponował bardzo konkretne zamienniki. Niektóre nawet są znane i używane, cytowane obecnie. Właśnie chciałbym zacytować dwa wyrazy. To jest zamiana zapożyczonego z języka obcego słowa, zmiana na rosyjski. Pierwszy przykład to jest taki. Zamiana słowa galoszy na mokro stopy, czyli tępać po mokremu, czyli takie buty gumowe, które się zakłada na inne buty, proponowano nazywać właśnie w taki sposób. Następny wyraz, bardziej znany wyraz anatomia, proponował zamienić na słowo trupo rozjatie, rozjęcie. Czy trzeba mówić, że Szyszkow nie potrafił doprowadzić do tego, żeby te pomysły zostały w języku? Niektóre zapożyczenia zniknęły, ale ta walka przeciwko zapożyczeniom nie doprowadziła do niczego.
W historii języka było jeszcze kilka takich prób i chciałbym tylko wymienić nazwiska osób uczestniczących w tym. Lenin również walczył o czystość języka. Stalin podczas jego rządów również przeprowadzały się pewne reformy dotyczące czystości języka, zamiana obcych wyrazów na wyrazy języka rosyjskiego. Bardzo dużo słów wtedy było takich, na przykład jak Kiper i innych z dziedziny sportu, forward na przykład. Niektóre z nich zniknęły, potem się pojawiły. Goalkeeper znowu istnieje teraz w języku rosyjskim, to jest bramkarz. Na przykład penalty, znowu wykorzystujemy ten wyraz. No więc nawet taka osoba, która wprowadziła totalitarne, nie udało jej się wprowadzić takich zmian w języku. Również powstał duży słownik proponujący zamiany, ale to wszystko nie doprowadziło do skutku. Obecnie taką walkę prowadzi rosyjski polityk Żyrinowski, który od czasu do czasu proponuje różne zakazy, ale też poniekąd jest to jego taki chwyt PR-owy, marketingowy, ale niektóre jego propozycje językowe zostały zaakceptowane, przede wszystkim te, które dotyczyły przekleństw. Wyrazów wulgarnych. I pierwsze, o czym trzeba pamiętać, jeśli chodzi o tą walkę, to, że w okresie zmian bardzo trudno i niemożliwe jest zakonserwować język, zamknąć, ponieważ język musi być używany, a więc potrzebuje nowych wyrazów, nowych słów. Mimo że próby takie podejmowano, w Rosji na przykład ostatnio pojawiła się ustawa o języku rosyjskim. Bardzo długo ta ustawa nie działała jako ustawa, raczej to była deklaracja polityczna, która właśnie walczyła o czystość języka. Taki akt patriotyzmu zaczął ta ustawa działać dopiero niedawno. W tym procesie również brał udział Żyrinowski. Wprowadzono takie poprawki dotyczące użycia wulgaryzmów. Teraz jeśli chodzi o normę. Norma rzeczywiście określa odmianę literacką języka. Wtedy to działa, kiedy coś się określa jak coś poprawnego i niepoprawnego. Bardzo często taką osobą, która stworzyła język literacki w Rosji, nazywany jest Puszkin. Oczywiście Puszkin nie siedział i nie zajmował się taką pracą, ale wywarł duży wpływ na język rosyjski. W epoce, która była przed Puszkinem, było bardzo dużo gramatycznych opcji, wariantów tego samego słowa. Były możliwe różne deklinacje możliwe, natomiast Puszkin zaczął preferować pewne formy językowe i one zrobiły się bardziej popularne. Być może zgadywał, ale język Puszkina jest znacznie bardziej współczesny dla czytelnika dzisiejszego, aniżeli język, który był używany w jego czasach, ponieważ bardzo często jednak wyrazy, które były przez niego stosowane, następnie jednak zniknęły. Natomiast oprócz zwykłych funkcji językowych, czyli powstanie takiego języka bezodmianowego, czyli język, który ma wyraźnie określone, jakie mamy akcenty, jakie mamy różne formy poszczególnych wyrazów, język, który ma jakąś stabilną ortografię, jednak język powoduje, że znajomość literatury, znajomość standardów językowych zawsze prowadziła do powstawania pewnej hierarchii. I taka hierarchia językowa powstała nie tylko w Związku Radzieckim. To jest taka cecha dowolnego języka literackiego, jeżeli mówimy o tak zwanym języku standardowym. Na przykład też możemy zastosować standardową odmianę języka angielskiego na przykład. I tylko można było na przykład osiągnąć jakiś sukces,
sukces, bądź zrobić jakąś karierę, znając wyłącznie język standardowy. I na przykład jest taki film w Związku Radzieckim, że taka dziewczyna ze wsi przyjeżdża do wielkiego miasta i nie jest w stanie niczego osiągnąć. Dlaczego? Bo posługuje się cały czas dialektem lokalnym. I ona zaczyna się przystosowywać, powoli pozbywa się swojego dialektu lokalnego po to, by walczyć o lepsze. W związku z tym zawsze był taki pion językowy i zawsze uważano, że jest pewna odmiana taka standardowa. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, to oznacza, że musisz posługiwać się właśnie tą wersją standardową. I dotyczyło to wszystkich artystów, pisarzy, dziennikarzy i tak dalej. Natomiast dzisiaj te relacje się zmieniają i dzisiaj w wielu kulturach okazuje się, że dialekty są cenne i uznaje się też wartość poszczególnych dialektów. Chociaż w naszym przypadku prawdopodobnie powstaje i wciąż jest obecny kult języka literackiego, ale przecież normy się zmieniają. Po pierwsze, normy są zmieniane, po drugie, normy są naruszane. Inaczej rzecz biorąc, nie ma normy bez naruszeń. Jeżeli jest norma, to znaczy, że ktoś ją narusza. I zawsze jest kilka wariantów, następnie uważa się, że dany wariant jest tym poprawnym wariantem, ale później ta norma jest naruszana i dochodzi do zmiany normy. I właśnie dlatego powstają konflikty oraz sytuacje skandaliczne. Na przykład był taki skandal z wyrazem kawa. W języku rosyjskim kawa ma rodzaj męski. Kawa ma, w języku rosyjskim ma rodzaj męski. Ale kiedyś okazało się, że jest to rodzaj nijaki. I wiele osób rzeczywiście, mówiąc o kawie, mówili o kawie w rodzaju nijakim. I to prowadziło do oburzenia. No jak to tak? Przecież tracimy naszą normę, wspaniałą normę języka rosyjskiego. Ale tak naprawdę nikt na to nie zwraca uwagi. Ale też rola językoznawcy się zmieniła. Jeżeli w czasach radzieckich lingwista był strażnikiem języka i jeżeli lingwista powiedział, że kawa jest rodzajem męskiego, to znaczy, że jest męskiego, koniec, kropka. Ale sytuacja się zmieniła w latach 90. I zawsze zadają lingwistom pytanie, a jak prawidłowo? Jak prawidłowo powiedzieć to czy owo? Ale jeżeli w czasach radzieckich lingwista był ostatnią instancją, czyli jak powiedział, tak ma być, to dzisiaj lingwiści odgrywają inną rolę, bo tak naprawdę język rozwija się nie uwzględniając zdania lingwistów, czyli lingwiści trwają przy swoim zdaniu, a język wie swoje. I to jest bardzo ważne, ponieważ dzisiaj nie można, na przykład mnie często się pytają, a jak należy powiedzieć prawidłowo to czy owo, no podam na przykład marketing, w języku rosyjskim możemy powiedzieć marketing czy marketing. I niektórzy mówią marketing, a niektórzy mówią marketing. No i jak powinno być prawidłowo po rosyjsku? Oczywiście ja mam własne zdanie. No i co z tego wynika, że mam własne zdanie? Nic się nie zmieni. W związku z tym, w tym sensie lingwista dzisiaj raczej powinien opisywać to, jak się mówi w danym języku. Lingwista nie powinien tworzyć norm językowych. A teraz zapożyczenia. Jest taki mit, że są korzystne i są szkodliwe zapożyczenia. Są korzystne zapożyczenia, które są uzasadniane. No nie mieliśmy komputerów, pojawi się komputer, w związku z tym powinniśmy zapożyczyć nowy wyraz. Chociaż jak wiemy, bo przecież można byłoby nie zapożyczyć wyraz komputer, można było się zastanowić nad własnym językiem i znaleźć nazwę. Ale nawet w języku rosyjskim, zanim pojawiły się komputery, mieliśmy coś, co przypomina komputer. To były takie olbrzymie maszyny, o wielkości szafy albo nawet te całe pomieszczenie czy cały budynek. I to były tak zwane EWM, czyli to jest maszyna obliczeniowa. Ale jak pojawiły się już komputery w obecnym kształcie PC-ów, język rosyjski, Rosjanie zaczęli korzystać z zapożyczonego wyrazu angielskiego. Oczywiście była walka i też były różne wersje w języku rosyjskim. Niemniej jednak zaczęto stosować wyraz angielski, komputer i printer. Więc były oczywiście inne wyrazy konkurencji z printerem, czyli z drukarką, ale w języku rosyjskim nie jest drukarka, jest printer. I czy są nieuzasadnione zapożyczenia? No być może są takie. Na przykład konsensus. To jest takie zapożyczenie, bo przecież jest zgoda, porozumienie, to jest inny wyraz. Ale konsensus jest wyrazem z czasów Gorbaczowa. Dlaczegoś Michał Siergiejewicz, czyli nasz pierwszy prezydent, podobał sobie ten wyraz i Gorbaczow bardzo często korzystał z wyrazu konsensus.
i to ten wyraz wszedł do języka, ale też bardzo szybko zniknął z języka wraz z Gorbaczowem, czyli zniknął Gorbaczow i zniknął wyraz. Po prostu język, wyraz nie utrzymał się w języku, ale są też inne przykłady. Porozmawiamy o różnych zawodach. Zawody zmieniają swoje nazwy. Na przykład w ostatnich 10 leciach mówimy o okresie po latach 90., czyli tak naprawdę mówię o 30 latach. Mamy realtora, mamy stylistę, wizażystę, mieliśmy kiedyś stary wyraz na modele, manikiensice. Mamy teraz zapożyczony wyraz model, ale mieliśmy rosyjski wyraz manikiensice. Kiedyś mieliśmy maklerów, dzisiaj mamy realtorów, czyli tych, którzy się specjalizują w rynku nieruchomości. Kiedyś mieliśmy fryzjerów, a dzisiaj mamy stylistów i wizażystów. I wyraz w języku rosyjskim na fryzjerę to jest parikmacher, czyli wzięte i tak z języka niemieckiego, ale zamiast parikmachera, czyli zamiast fryzjera, dzisiaj mamy stylistów i wizażystów. Dlaczego tak jest? Rzeczywiście coś się zmienia. Jeżeli popatrzymy na wyraz model, no model bierze udział w sesjach fotograficznych, manikiensice w starych czasach, być może też, ale zmieni się chyba prestiż zawodu. Zmienia się obraz, wizerunek zawodu i zmiana wizerunku wymaga zmiana wyrazu. Na przykład manikiensice to jest wyraz czasów radzieckich. W związku z tym nie jest to zawód prestiżowy. I albo na przykład mówiąc o manikiensicach, nigdy nie był głównymi postaciami w różnych filmach. A nawet jeżeli gdzieś taka osoba pojawiała się w filmie, to wyłącznie w sytuacjach komicznych. I najczęściej to były jakieś skojarzenia pejoratywne, to były postacie negatywne. Wyraz makler. Wyraz makler bardzo dobrze pasuje do wyrazu czarne. Czarny makler, a czarny oznacza nielegalny, zły, zły makler. Więc by pozbyć się takiego wizerunku, takiego imidżu, pojawiają się nowe wyrazy. Model, no przecież model zarabia znacznie więcej niż manikiensica. Albo na przykład pojawia się realtor, czyli jest to ktoś, kto uprawia bardzo szanowany zawód, albo styl listę wizerzysta. No niewątpliwie stylista i wizerzysta zarabia no znacznie, znacznie więcej niż zwykły pospolity fryzjer. Więc w sumie wydawałoby się, że nie mamy uzasadnienia. Właściwie przecież niczego nowego nie mamy. Ale jednak z drugiej strony jest to proces jak najbardziej naturalny. Czyli następuje odnowienie zawodu. Powinniśmy zmienić nasze nastawienie do danego zawodu. W związku z tym zmieniamy nazwę zawodu. I zmieniamy nazwy całych organizacji. Tutaj już wspominałem na przykład o tym, że Dmitrij Miedwiediew, kiedy był prezydentem, zmienił milicję na policję. No dlaczego? No właśnie dlatego, po to, by zmienić wizerunek milicji. Co prawda, zaczęliśmy wykorzystywać wyraz policja, aczkolwiek wizerunek się nie zmienił, wciąż jest jak milicja. Więc w związku z tym prezydent jednoosobowo nie był w stanie wizerunku zmienić. Ale język rosyjski, tak jak język polski, właściwie radzi sobie z zapożyczeniami. Bardzo fajnie je oswaja, bo przecież są stare zapożyczenia, które są dość dobrze znane, na przykład PR, Public Relations. Jest to skrót od wyrazu angielskiego Public Relations, nazwa zawodu. I jest to wyraz, który bardzo fajnie zakorzenił się w języku rosyjskim. Jest to wyraz, który co prawda się zmienił, nawet zmieniło się znaczenie PR-u. Na przykład mówi się, nie należy pijarzyć. Mamy taki rzeczownik pijarzyć, czasownik pijarzyć. Pijarzyć, czyli chwalić. Ale widzimy, że tutaj PR zmienia swoje znaczenie. I też mamy inny wyraz, na przykład pijarzyć, odpijarzyć, zapijarzyć i tak dalej. Nawet jest taki czasownik odpijarzyć, czyli to jest zrobić coś bardzo nieprzyjemnego przy pomocy czarnego PR-u. Też są związki frazeologiczne, na przykład czarny PR bądź PR kampanie. W związku z tym, fonetycznie rzecz ujmując, rzeczywiście to jest bardzo dziwny wyraz dla języka rosyjskiego, ponieważ mamy dwie spółgłoski PR. Niemniej jednak Amerykanie czy Anglicy, trafiając do Rosji, słyszą PR, nawet jeżeli posługują się językiem rosyjskim, w PR-ze nie rozpoznają znaczenia PR-u w języku angielskim, ponieważ wyraz PR w języku rosyjskim już ma własne życie i inne znaczenie. W związku z tym język sam filtruje pewne zapożyczenia przychodzą i odchodzą, tak jak konsensus. A pewne zapożyczenia wchodzą do języka rosyjskiego i stają się wyrazami bardzo rosyjskimi, na przykład odpijarzyć kogoś. Owszem, PR jako korzeń mamy zapożyczone, ale to, co się dzieje dalej z odpijarzeniem, to już jest wymysł rosyjski. Kolejna rzecz.
Być może bardzo ważna zmiana, która nastąpiła w języku, nie jest związana ze zmianami społecznymi, lecz technologicznymi. Mianowicie, co się dzieje z językiem w internecie? Dlaczego każdy dowolny język w internecie się zmienia? Więc powiem o rzeczy fundamentalnej, zasadniczej, prostej. I jest to rzecz nad wyraz ważna. Mianowicie w całej swojej historii ludzkość wymyśliła dwie postacie języka. Mamy mowę, język pisany i mówiony. Język mówiony pojawił się na początku, a następnie pojawił się język pisany, czyli mowę na piśmie. Ta postać pisemna rozwijała się przez tysiąclecia po to, by zachować przekaz ustny. Czyli na początku mieliśmy przekaz ustny, następnie przekaz na piśmie. Przekaz na piśmie jest po to, by zachować mowę mówioną. A więc właśnie z tego powodu języki pisemne i ustne, mówione, zaczęły się różnić. Inaczej mówimy, inaczej piszemy. Inaczej postrzegamy przez nasze oczy i uszy te dwa języki. Gatunkowo te języki się różnią, bo przecież postać pisemna dąży do dialogu, przepraszam, język mówiony dąży do dialogu, a język pisany ciąży ku monologowi, ku narracji, ku opowiadaniu. I to jest bardzo ważne. Też jeżeli chodzi o język mówiony i język pisany, to są języki, które mają różną syntaktykę, różną gramatykę. Na przykład mamy długie, skomplikowane, złożone zdania. Złożone zdania są w języku pisanym, ale nie mówionym. I z punktu widzenia leksykonu też to są dwa różne języki, ponieważ na piśmie używamy różne wyrazy, a w języku mówionym mamy mniejszy zasób słów i na przykład gdybyśmy przeczytali Puszkina, znajdziemy 40 tysięcy różnych wyrazów. Oczywiście Puszkin w życiu nie wykorzystywał w języku mówionym wszystkich 40 tysięcy, aczkolwiek na piśmie w swoich utworach wykorzystywał cały zasób. Natomiast jeżeli popatrzymy na osobę niewykształconą, osoba niewykształcona radzi sobie przez całe życie, mając w sobie 1000 wyrazów. Osoba wykształcona ma trochę więcej wyrazów niż 1000, ale mamy już nową komunikację. To nie jest komunikacja ani mówiona, ani pisana. I więc, bo przecież widzimy, czytamy, ale jeżeli popatrzymy na strukturę języka internetu, jest to język mówiony, a nie pisany. W związku z tym widzimy, że internet jest używany właśnie do tego, by prowadzić dialog. W związku z tym bardzo często język internetowy jest krytykowany. Przynajmniej w Rosji. I mówi się o tym, że jest to język ubogi, że z punktu widzenia leksykonu jest to język bardzo biedny, że ludzie piszą, używając łącznie proste zdania i tak dalej. Ale to nie są trafione. To nie jest trafiona krytyka. To byłoby trafiona krytyka w odniesieniu do autora piszącego powieść, ale przecież w internecie piszemy tak, jak mówimy. W związku z tym nic się tutaj nie zepsuło. Nic tutaj nie ujmujemy, ponieważ w internecie zapisujemy to, jak my rozmawiamy siedząc przy stole. Stosujemy raczej krótkie zdania, stosujemy prostsze wyrazy. Nie stosujemy monologów w języku mówionym. Tak samo jest w internecie, ale też inne zmiany nastąpiły, kiedy zaczęliśmy już komunikować się przy pomocy pisma. Zabrakło nam wielu rzeczy, których nie było w języku. Zabrakło nam pewnych rzeczy, które mamy w języku mówionym. Czyli na piśmie nie widzimy gestów, nie widzimy intonacji i tak dalej. A więc w internecie widzimy nowe chwyty, nowe elementy. I niektórzy twierdzą, że to psuje język. Że to psuje język rosyjski. Na przykład są używane emotikony, smajliki i tak dalej. Ale przecież są bardzo ważne, ponieważ w języku pisanym nie mamy gestów, nie mamy intonacji. I żarty nie zawsze są widoczne. W związku z tym, jeżeli mamy takie emotikon, no to wówczas wiemy, że rzeczywiście zażartował. Aczkolwiek jeżeli żart jest dobry, to śmiech tak czy inaczej będzie. Niemniej jednak, by nie doszło do nieporozumienia i niepotrzebnych emocji, taki smajlik czas od czasu pomaga. I oczywiście w internecie można opowiadać wiele, napisając całą książkę na temat języka internetowego pod tytułem Samouczek języka albańskiego. I też opracowujemy słownik języka rosyjskiego .ru, czyli .ru. I tam prowadzę ciąg dalszy tych badań. A teraz przekleństwa i mowa nienawiści. I na tym kończę. A, przepraszam, zmieniłem niewłaściwy...
Miałem niewłaściwy slajd przed chwileczką na ekranie. Więc przekleństwa. Tak, nie będę mówił o przekleństwach, ponieważ jest to temat, który zabije wszystkie pozostałe tematy, ale powiem krótko. Tak, rzeczywiście, w latach 90. wulgaryzmy wykroczyły poza obszar wcześniejszego zamieszkania. Czyli nastąpiło to w przestrzeni publicznej, ponieważ w czasach radzieckich nie do pomyślenia było to, żeby ktoś wykorzystywał wulgaryzmy w przestrzeni publicznej. I szczególnie to było źle widziane w kręgach osób wykształconych. W związku z tym w gronie osób wykształconych wulgaryzmów nie było. Nie było też wulgaryzmów niestosowano na przykład przy komunikacji osób różnych płci, obojga płci. Nigdy w towarzystwie kobiet i mężczyzn nie używano wulgaryzmów. I na przykład dziecko wobec osoby dorosłej nigdy nie wykorzystało wulgaryzmów, ani na odwrót. I w latach 90. to wszystko zostało naruszone. Do naruszeń doszło na początku w przestrzeni publicznej, a następnie na różnych osiach komunikacji. I później to skutkowało dość trudną sytuacją, ponieważ zawsze stosunek do wulgaryzmów dzieli Rosjan. Niektórzy mówią tak, że wulgaryzmy powinny być zakazane i wyrzucone z języka, co nie jest wykonalne. To nie jest możliwe, ponieważ jeżeli wulgaryzmy istnieją, to znaczy, że są potrzebne. Język potrzebuje wulgaryzmów w niektórych sytuacjach, ale są inni, którzy na odwrót mówią tak, nie, należy pozwolić stosowanie wulgaryzmów w dowolnych sytuacjach. Natomiast nadużycie wulgaryzmów w przestrzeni publicznej doprowadziło do tego, że wulgaryzmy zostały zabite. Jako zjawisko, bo przecież czym jest wulgaryzm? To jest pewne tabu, prawda? W związku z tym pokonanie tabu powodowało, że powstawała jakaś nowa energia. To powodowało, że wulgaryzmy prowadziły do pewnych efektów, spektakularnych efektów, ale później wystawiano sztuki teatralne, szczególnie po Pierestrojce w latach 90. i na deskach teatralnych słyszano wulgaryzmy. I na początku szokowało publiczność, to było bardzo mocne. Ale stopniowo ludzie się z tym oswoili, ponieważ jeżeli wulgaryzmy są wszechobecne, no to wówczas już nie robią takiego wrażenia. I to doprowadziło do tego, że wulgaryzmy utraciły na sile oddziaływania. W związku z tym bardzo często okazuje się, że wulgaryzmy, które wcześniej były używane włącznie przez osoby o niższym stopniu wykształcenia, teraz wulgaryzmy trafiły do dyskursu publicznego. To spowodowało do tego, że przyjęto nawet ustawę zakazującą stosowanie wulgaryzmów w sztukach teatralnych i w filmie. Reżyserzy są niezadowoleni. Jest wiele reżyserów, którzy twierdzą, że tak nie może być, że powinni mieć wolność wypowiedzi, ale niemniej jednak rzeczywiście wulgaryzmy zmieniły swoje znaczenie. A teraz mowa nienawiści. Mamy mnóstwo konfliktów. Te konflikty są widoczne i w telewizji, i w internecie. I rzeczywiście też mamy wiele przekleństw, które nie są wulgaryzmami. Są nowe sposoby obrażania współrozmówcy. Możemy użyć jakiegoś nieprzyjemnego wyrazu względem współrozmówcy i w ten sposób obrazić współrozmówcę. I okazuje się, że stare przekleństwa osłabły, już nie są tak bardzo skuteczne. Na przykład jeden z konfliktów, który rozgrywa się w internecie, jest to konflikt rosyjsko-ukraiński. I chociaż na Facebooku banią, czyli jest to slang mówiący o tym, że zakazywane są pewne wyrazy, że na przykład nie można mówić o Ukraińcach, że są chochłami. I nawet jeżeli ktoś w internecie pisze chochoł, no to wówczas taka osoba jest natychmiast blokowana. Ale o Rosjanach nie można mówić jako o Moskale czy Kacapę. To są stare przekleństwa. I te stare przekleństwa już utraciły swoją siłę oddziaływania. Już nie wywierają takiego wrażenia, nie robią takiego wrażenia. Nie zawierają tego ładunku energii negatywnej. Ponieważ zostały wzięte ze starych utworów literackich, w związku z tym powstają nowe, niedobre wyrazy. Czyli na przykład mówi się o watnikach, watnik to jest taki patriota rosyjski, nacjonalista i to jest związane z ubiorem w Rosji i watnikami nazywają tych, którzy mają pozycję prorosyjską. A w drugą stronę używa się wyraz ukrop i fonetycznie ukrop, czyli Ukraina. I tutaj też dość ciekawa historia, jak jest prowadzona, toczona walka z tymi nowymi wyrazami.
A więc Facebook, sieci społecznościowe i podejście Amerykanów próbują po prostu zakazać słowo, wykreślić go, skreślić, ale podejście uczestników dyskusji jest zupełnie inne. On czasem jest bardzo nieoczekiwany. Jeden sposób polega na tym, żeby na przykład oswoić te słowa, zrobić ich swoimi. I ludzie, których nazywano watnikiem, mówią, że nic złego w tym nie ma. Watnik to jest w ogóle normalna rzecz. Taki ubiór nosili nasi przodkowie. Tak, jestem watnikiem. Natomiast ukrop, Ukraińcy mówią, że też nie jest to zła nazwa. Powstają anegdoty, żarty i ukrop. To jest teraz skrót, który można w jakiś dobry, pozytywny sposób rozwinąć. A więc kolejny sposób to jest skierować obrazę w inny kierunku, czyli na przykład ktoś nazywa waciaka waciakiem, czyli watnikiem, z powrotem usłyszy, że ktoś jest wyszywatnikiem, czyli wyszywanka to jest ubranie ludowe charakterystyczne ukraińskie. Oczywiście to wcale nie oznacza, że te słowa stają się dobrymi, normalnymi słowami, ale już oprócz takiej wymiany, zwykłej wymiany przekleństwami, również są inne podejścia. Wydaje mi się, że temat mowy nienawiści jest bardzo ważny obecnie w Polsce, też jest aktualny. Obecnie to jest jedna z najważniejszych tematów w naszym laboratorium. Z jednej strony badamy językowy savoir-vivre, a z drugiej właśnie taki anty-savoir-vivre, czyli powstanie obraz. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o użycie w różnych sferach i obszarach, zwłaszcza jeśli chodzi o obrazy dotyczące pochodzenia, o zniewagę i obrazy dotyczące pochodzenia, narodowości i tak dalej. Obecnie w Rosji bardzo aktywnie omawiamy te kwestie, nie tylko polityczne, które dotyczą Ukrainy, ale również omawiamy to, jak trzeba nazywać inne narodowości, jak można określać różne orientacje seksualne. Bardzo dużo rozmawiamy również o kwestiach feministycznych. Na przykład feministki proponują to, co już w języku polskim istnieje. W Rosji prawie do każdego słowa rodzaju męskiego dodać sufiks żeński, żeby powstała forma żeńska feminityw. Na przykład w Polsce już funkcjonują takie wyrazy aktor, autorka, reżyserka. W rosyjskim języku to są wyrazy nowe, które są dziwne, wywołują uśmiech, a raczej uśmiech niż stosunek taki poważny. To jest nowa walka, nowa dyskusja, która się znajduje na razie w takiej pierwszej fazie, a więc jeszcze trudno powiedzieć coś konkretnego. A więc pokazałem pewne słabe punkty i problemy języka rosyjskiego, takie zewnętrzne punkty i problemy, które dotyczą użytkowników języka rosyjskiego, a również pokazałem procesy wewnętrzne, takie tematy, które również są wspólne dla nas z wami, dla rosyjskiego i polskiego języka. I będzie mi bardzo miło odpowiedzieć na pytania, jeśli takie będą. Bardzo dziękuję za uwagę. Jaka różnica jest pomiędzy
matem i przekleństwami, czyli wulgaryzmami i przekleństwami. Przekleństwo to jest ogół słów o ocenie negatywnej kogoś lub czegoś. Jeśli chodzi o mat, czyli wulgaryzm, to jest przekleństwo, które najbardziej jest tabu i zakazana, czyli jeśli chodzi o zakazy i tabu, to właśnie dotyczą one wulgaryzmów. Mat w języku rosyjskim jest związany z małą ilością rdzeni, a więc zakazane są wszystkie pokrewne wyrazy. Nawet nie mogę wymówić i policzyć tych wyrazów, ponieważ w tym zakresie bardzo ładnie i dobrze pracuje słowo tworzenie, mechanizm tworzenia nowych słów w języku rosyjskim. Uważane jest za niemożliwe i nieprzyjęte w ogóle korzystanie takiego słowa wulgarnego czy przekleństwa, bo na przykład dziecko może przyjść i poskarżyć się mamie, że usłyszał w swoim kierunku taki wyraz. Natomiast jeśli Piecia wykorzystał słowo, które jest matem, to takie dziecko nie może przyjść i powiedzieć, że usłyszał właśnie wulgaryzm, ponieważ sam również oberwie za to. A więc wulgaryzm, mat, to jest takie wyjątkowe postać przekleństwa, użycie którego już jest naruszeniem zakazu. A kto decyduje o tym, co jest matem? Jak w momencie, kiedy ktoś zaczyna decydować, co jest czymś, to już pojawiają się problemy. W momencie, kiedy zostały wprowadzone poprawki do ustawy, mówiono o tym, że było 4 rdzenie, naprawdę istnieje więcej, przynajmniej 5, wszyscy znają, że istnieje 5 takich rdzeni, ale niektórzy znawcy mówią, że jest nawet 10, istnieje nawet 10. Natomiast w ustawie chodziło o 4. Lingwiści już nie kłócą się o to, ale to jest właśnie ten przypadek, kiedy istnieje i mamy do czynienia z tradycją użycia pewnych wyrazów i tego, co jest mocno zakazane. To są dość wulgarne wyrazy, które są związane z... Na przykład to wszystko, co związane z seksem. Ze wszystkim, co jest związane z seksem i z tym dołem i biologią człowieka. Są, na przykład przekleństwa też są takie tabuowane w romańskich językach, na przykład bluźnierstwo jest uważane za bardzo mocne i jest to zakaz i jest to tabu. U nas to dotyczy stosunków seksualnych i nazw organów płciowych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Pan powiedział, że w przestrzeni postradzieckiej język rosyjski jest narzędziem politycznego wpływu. Moje pytanie dotyczy tego, jak w gospodarce, w dziedzinie gospodarczej przestrzeni postradzieckiej, czy język angielski w jakiś sposób zajmuje przestrzeń, którą zajmuje język rosyjski, czy wpływa, czy chciałbym powiedzieć, że właśnie w ten sposób język rosyjski się odbiera, ale nawet nie był takim narzędziem. A więc... Tak naprawdę język rosyjski jest trochę zabawką w rękach polityków. Z jednej strony, jeśli my mówimy o biznesie, to wydaje mi się, że to jest bardzo naturalne. Nie chcę powiedzieć, że coś wypiera, czy nie wypiera jeden język drugi, czy na odwrót. Czasem mimo skomplikowanych relacji politycznych mogą być bardzo dobre relacje gospodarcze, to taki język rosyjski w przestrzeni postradzieckiej wykorzystywany jest. Jest takim językiem na przykład z biznesmenami pochodzącymi z Łotwy.
Oczywiście on jeszcze jest wykorzystywany jak międzynarodowy, natomiast jak tylko pogarsza się sytuacja polityczna, to taki dialog prowadzić jest coraz trudniej. Więc myślę, że na razie w taki sposób mogę opisać ten proces. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że pan wspomniał o właśnie wyszywatnikach i watnikach, ponieważ będę trochę off-top ze swoim pytaniem. Kiedy obserwowałam język rosyjski w Ukrainie, to zwróciłam uwagę, że pojawiają się w ciągu ostatnich 4 lat, pojawiają się nowe wyrazy, które właśnie pojawiły się wskutek zmian politycznych, na przykład określenie ludzi z punktu widzenia ich ideologii, krymnaszyści, na przykład kolorackie. Ta siemka koloracka. Ich tam nie jak synonim na wojskowych rosyjskich ukropy, jak już pan wspomniał, oraz uczciwi, grzeczni ludzie. Czy te wyrazy wchodzą do zainteresowania pana, zainteresowania badań pana? I jak pan myśli, czy znikną później, jak zniknął kiedyś wyraz konsensus, czy niektóre z nich zostaną? Bardzo dziękuję za pytanie, to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że większość tych słów oczywiście zniknie i myślę, że to już się zaczęło odbywać. I myślę, że to nawet nie są wyrazy najczęściej i pani również o tym wspomniała. One są przywiązane do pewnych wyrażeń. To zjawisko w internecie możemy nazwać za pomocą określenia memy, kiedy pewne słowa w pewnych sytuacjach poszerzają swój zakres stosowania, użytkowania i los memów, jak widzimy, każdego mema, nawet takiego, który bardzo długo jest popularny, zazwyczaj każdy z nich znika. Polityczny, czy on jest polityczny, czy nie, to nie ma znaczenia, ale rzeczywiście niektóre żyją długo. Na przykład Krym nasz. To jest właśnie mem. Na początku był to tag, później mem i na razie jeszcze używa się to, chociaż już nie brzmi tak ostrze jak kiedyś. Krym naszyści też to jest taki mem stały, który ten mem prowadzi do powstania nowych słów, ale los ich taki, że znikają. Natomiast dopóki sytuacja z Krymem jest taka ostra, to tak samo użycie tych słów jest aktualne. Ich tam nie ty jeszcze pani wspomniała o tym określeniu. Koloracka lentoczka, czyli taśma koloracka, to jest pewien symbol i dopóki ten symbol działa, to wyrażenie też się używa. Dopiero niedawno Georga świętego Jerzego stała się symbolem II wojny światowej, wstęga świętego Jerzego i dopiero teraz uzyskała ocenę negatywną, a później uzyskała również nowe określenie kolorackie w kolorze właśnie stonki, czyli żuczka kolorackiego. Ale wydaje mi się, że to już też nie jest aż tak popularne. Wydaje mi się, że prawie wszystkie wyrazy skomentowałam, które pani wspomniała. Te memy to są zjawiska, które powstają w skutek pewnej sytuacji, wydarzenia i zazwyczaj znikają w momencie, kiedy ta sytuacja czy wydarzenie się zapomina. Czyli trzeba czasu na to. Mnie by się bardzo podobało, gdyby się o ruski język mówiło rosyjski język. Wtedy uniknęłoby się błędów, o który język chodzi. Co pan o tym sądzi? Dziękuję.
Wydaje mi się, że nie zrozumiałem pytanie. W rosyjskim mamy dwa słowa, rosyjski i ruski. Rosyjski, jeśli mówimy o tym, czym się różnią, to rosyjski, ruski dotyczy narodu, języka, a rosyjski, rosyjski dotyczy państwa i państwowości. A więc rosyjski język to jest pojęcie, które po prostu nie istnieje w języku rosyjskim. Czy pani proponuje to przetłumaczyć w jakiś sposób? Obawiam się, że... Tylko by się bardziej podobało, a poza tym uniknęłoby się błędów w tłumaczeniu, o jaki język chodzi. No, chcę powiedzieć, że ruski, niektórzy w Polsce tłumaczą, że to ruski, czyli ukraiński. Ruski, czyli ukraiński, a rosyjski byłby rosyjski. Tyle. No. Mnie nie chwataje znania polskiego. Brakuje mi wiedzy na temat języka polskiego. W rosyjskim języku natomiast nie możemy zamienić na ruski, na rosyjski, ponieważ my nie nazywamy język jugosławski albo język czechosłowacki, bo mamy język czeski i słowacki, ponieważ język należy do nacji, do narodu, a nie do państwa, a więc ten wyraz otworzono od nazwy narodu, a nie od nazwy państwa. A więc rosyjski to jest nie taki, który mówi po rosyjsku, czyli po rusku, ale też może mówić taka osoba po ukraińsku, ale mieszkająca w Rosji, mające obywatelstwo rosyjskie, na przykład osoba, która mówi po tatarsku czy po czeczeńsku, ale mieszka w Rosji i ma obywatelstwo rosyjskie. Dla języka rosyjskiego to jest niemożliwe. Nie bardzo rozumiem, być może polski ma taką możliwość, polski język pozwala na taką możliwość słowotwórczą, ale rosyjski ma własną historię. Być może pani później mi wytłumaczy. Szczególnie politycy to potrafią. Politycy dużo różnych rzeczy robią. Dzień dobry. Chciałbym zadać dwa pytania. Jedno techniczne. Gdzie pan może polecić sprawdzać formy ortograficzne i inne formy takich form, takich wyrazów zapożyczonych, w tym też imion własnych, nazw własnych? A drugie pytanie jest takie. W języku mówi się, że w języku nie istnieje to, czego nie mamy w naszej rzeczywistości. Tym kiedyś się tłumaczyło, że nie było w języku rosyjskim odpowiedniego słowa privacy oraz formy pierwszej osoby liczby pojedynczej dla czasownika zwyciężyć. Co w czasach sowieckich osobowość nie miała takiego znaczenia, więc takich słów, takich wyrazów nie było. A rozwijamy się, dlaczego takich wyrazów jeszcze nie ma w języku rosyjskim? Myślę, że nie tylko takich wyrazów nie ma, a oprócz tych jeszcze były inne. Proszę powtórzyć pierwsze pytanie. Gdzie można sprawdzić to, jak się pisze nowe zapożyczone wyrazy? Chciałbym powiedzieć, że słowa w ogóle straciły, wyrazy straciły swoje znaczenie i już nie szukamy tych w słownikach, a zwłaszcza w tych, które stoją na półkach. Dlatego zazwyczaj ludzie wpisują słowo w wyszukiwarce. Czasem, jeśli to się robi w Jandeksie, to można dopisać co to i podaje się definicję oraz poprawny sposób napisania, który jest na przykład używany w Wikipedii. Oczywiście później trzeba to jeszcze raz sprawdzać i porównywać. Najgorzej jest wtedy, kiedy trudno znaleźć ten wyraz i wtedy można uzyskać po prostu listę użyć. I trzeba sprawdzić kontekst, w których jest używany taki wyraz. Niestety nie istnieje innego sposobu. Leksykografia daleka jest, nie nadąża za życiem. I dlatego dzisiaj szukamy wyrazy w internecie i oczywiście w internecie czasem się pojawiają bardzo dobre słowniki, nawet jeśli mamy do czynienia z jakimś słowem z żargonu.
Oczywiście takie napisanie nie uważamy za poprawne, ale taki sposób jest używany. Natomiast mówiąc o drugiej sprawie, to tutaj bym rozdzielił dwie sprawy, które zostały wymienione. Oczywiście, jeżeli chodzi o czasownik zwyciężyć, to w liczbie pojedynczej w pierwszej osobie nie da się fonetycznie tego powiedzieć. Tak samo jest z wyrazem odkurzacz. Jeżeli ktoś uważa, że w Związku Radzieckim nie można było korzystać z odkurzacza, to co tutaj mam powiedzieć? Ja peliso i co? Co mam tam dodać? Wszystko jest złe. W związku z tym to są jakby zakazy, albo raczej niemożliwości, które istnieją w przypadku, wraz na przykład nie mogę powiedzieć ja pobidziu. I Zachader w związku z tym napisał świetną, naprawdę świetne wiersze na temat, gdzie ten wiersz jest czytany przez Kubusia Puchatka w osobie pierwszej. Ale to dotyczy dolnego języka, nie tylko języka rosyjskiego. Są swojego rodzaju wyrazy i dane wyrazy powstają w danym języku tylko i wyłącznie wtedy, gdy dane zjawisko jest ważne dla danego języka. W związku z tym można powiedzieć, że język jest narzędziem zrozumienia tego, co jest ważne. Nie ma wyrazu, to oznacza, że to coś nie jest ważne dla danego języka. Czyli jeżeli czyli na przykład pewnych rzeczy nie ma w języku, a chociaż są pewne obszary, które stanowią obszar tabu, ale jeżeli ten jest tabu, a wyrazu nie mamy, to znaczy, że zjawisko nie jest ważne. Ale dzisiaj jest to bardzo ważny temat, to co pani powiedziała na przykład, co można powiedzieć na ten privacy. Jest to przestrzeń prywatna, prywatność, być może przestrzeń należąca do jednostki. Są różne próby zrozumienia tego. Nie da się tego wyrazić jednym wyrazem, ale przynajmniej już mamy frazeologizmy. W związku z tym związki frazeologiczne i oczywiście w tym są pewne komplikacje dla języka rosyjskiego, ponieważ od czasu perestrojki widzimy, że rzeczywistość bardzo się zmienia, bardzo szybko się zmienia nasza rzeczywistość. W Związku Radzieckim istnieliśmy w ramach pewnego kręgu pojęciowego. Następnie po perestrojce mamy zupełnie nowe pojęcie i w języku angielskim te zjawiska już zaistniały, ale nie w języku rosyjskim. W związku z tym pewne tematy nie były omawiane w języku rosyjskim. I to oznaczało, że język rosyjski musiał bardzo szybko nadrobić tę stratę i wykształcić nowy leksykon. I tak samo jest na przykład właśnie z tym hasłem privacy. Też pewne wyrazy, które stanowiły przedmiot tabu w kulturze radzieckiej, seks na przykład, i w języku rosyjskim nie było wyrazów neutralnych dotyczących seksu. I kiedy już zaczęliśmy omawiać ten temat, okazuje się, że nic, co dotyczy dziedziny seksu, nie jest neutralne. W związku z tym, kiedy Henryka Millera chcieliśmy tłumaczyć jego powieści seksualne i okazało się, że jeżeli będziemy wykorzystywać terminologię medyczną, będzie strasznie. Jeżeli będziemy stosować inne wyrazy, to będą wyrazy wulgarne i to będzie nieprzyzwoite, ale minęły dziesięciolecie i język rosyjski jakoś zaczął sobie nawet z tą leksyką radzić. Lepiej czy gorzej, ale radzić. W związku z tym, jak tylko dany temat staje się tematem dla danej kultury, jak tylko dany temat jest omawiany, wówczas język jest zmuszony do tego, by wykształcić wyrazy do danego zjawiska. Dziękuję. Dziękuję Państwu. A, jeszcze jedno pytanie. Niestety bez mikrofonu nie słyszę i nie jestem w stanie tłumaczyć bez mikrofonu. Громче? Окей. Дуже вопрос насчёт мемов. Питання дотичонце мемов. Пан вспоминав о тим, що меми зникають втеди, коли зника дане з'явисько. Хоч дане мем може тривати дощ довго, але такі вирази, як кацап і хохол. Przecież te wyrazy były memami w swoim czasie. Dlaczego wciąż istnieją? Wydaje mi się, że tak nie jest. Być może kiedyś były memami, ale to jest chochol, wiemy, i jakiego rodzaju przymiot był używany, podobnie z Moskalem, też wiadomo, jakie przymioty były używane. Jeżeli chodzi o kacap, no to kacap tam ma własną historię również, o której nie pamiętam zresztą, ale oczywiście pewien los towarzyszy wyrazowi, jest historia, pojawia się wyraz i następnie, czy dany wyraz pozostaje w języku, powstaje na przykład mem i dana aureola mem może zniknąć, na przykład jest hippie. Hippie kiedyś to było przekleństwo, no może nie przekleństwo, ale to było taki wyraz znieważający.
znieważające tę grupę młodzieżową, ale ten wyraz został oswojony i teraz to już jest zwykły, normalny wyraz, neutralny, więc takie rzeczy też się dzieją. Ale gdy my mówimy o wyrazach przywiązanych do różnych zdarzeń, no to raczej znika. I z watnikami jest właśnie tak. Watniki wciąż istnieją. A dlaczego? No bo ten konflikt wciąż pozostaje, ale niektóre memy oparte o pewną grę słów znikają. One znikają szybciej. Dlaczego? Ponieważ zanika gra słów i ta gra powoduje, że ten wyraz nie może nabyć cech neutralnych. Tak samo jest z zapożyczeniami. No, czasami próbują zwalczać zapożyczenie i starają się znaleźć coś analogicznego w języku rosyjskim. Czasem się udaje, ale jeżeli dany wyraz powstał jako gra słowna, no to wówczas ta gra powoduje, że takie zapożyczenie nie może zniknąć. Na przykład selfie. Wymyślone siebiaszka. Tak naprawdę, gdyby się zastanowić, dobry analog, ale jest bardzo takie, jest oparty o grę słów siebiaszka, czyli siebie samego. Ale to jest wyraz śmieszny i ten wyraz jako wyraz śmieszny raczej się nie zakorzeni. Pozostanie selfie. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło. Panie. Niestety bez mikrofonu nie słyszę. Nie jestem w stanie tłumaczyć bez mikrofonu. Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękujemy. To było pasjonujące, nie tylko dla tych, których ciekawi, jak plastyczny i zmienny jest język rosyjski, ale też zobaczyliśmy wiele paralel do języka polskiego. Watniki to byłyby mohery, czyli tak jakoś miękko cały czas. Bardzo jeszcze raz dziękuję, a Państwa zapraszam na kolejne wydarzenia w MCK, szczególnie na wykłady w dialogu polsko-rosyjskim. Dziękuję bardzo.